Cześć kochani, witajcie. Emilko, dzisiaj mamy taki dzień zabawowy. Dzień zabawowy, dzień, w którym pierwsze pytanie, jakie chcę ci zadać, to jest pytanie dotyczące twojej ulubionej zabawki. Moja lalka. Pokażesz naszym widzom, jak wygląda twoja ulubiona lalka. To jest lalka z serii chyba Rainbow, tak? Uh-huh. Ty masz akurat lalkę w kolorze czerwonym i wszystkie dodatki są czerwone. Dlaczego tą lalkę tak najbardziej lubisz? Kocham. A dlaczego? Bo ona jest najlepszą przyjaciółką. Jest najlepszą przyjaciółką. Czy możesz pokazać, jakie ona ma akcesoria, jakie ma dodatki ta lalka? Co ona ma? Kurtkę. Świetna kurtka, czyli to jest taka seria chyba zimowa bardziej. Taki kożuszek, świetne, futerko jakieś, tak? Co jeszcze? Co jeszcze mamy? Skarpetki! Skarpetki, ważna rzecz. To ja pomogę. Spodnie narciarskie ma nasza laleczka. Tak, świetną czapkę z takimi cekinami błyszczącą, doskonale wygląda. Mamy, widać, że nasza lalka lubi uprawiać sport, bo to jest lalka typowo z akcesoriami sportowymi. Zobaczcie, ma tutaj specjalne buty, tak? Przeznaczone do snowboardu. Może na desce sobie zjeżdżać. Co tu jeszcze ma? I co to jest? Łyżwy chyba, albo rolki. Łyżwy, tak? Ma łyżwy. Świetnie. Nasza lalka ma mnóstwo akcesoriów. Słuchajcie, lalki bywają... Tak, lalki bywają różne. Lalki bywają różne. W ogóle różne są zabawki. Nie wróciła z klej. Nie szkodzi. Lalki i zabawki są różne. My mamy tutaj jeszcze taką inną zabaweczkę. Małpkę. Mamy żabkę. Zabawek jest całe mnóstwo. Kiedy ja byłam dzieckiem, to takich zabawek fajnych nie miałam. Ale jakoś, jako dziecko też musiałam się jakoś bawić. I też musiałam coś wymyślać. I pokażę ci dzisiaj, Emilko, moją ulubioną zabawkę. Co ja lubiłam robić, kiedy nie miałam takich pięknych lalek, takich pięknych misiów, zabawek, klocków, Lego i innych. Tak, uwielbiałam rysować. Też takiego pięknego piórnika nie miałam z kredkami, ale lubiłam rysować. A jeżeli chodzi o ulubioną zabawkę związaną z rysowaniem i z kolorowaniem, to zobacz, to była taka zabawka. Znalazłam w internecie, dzisiaj też możemy takie zabawki, nie musimy ich kupować, możemy sobie je po prostu wydrukować. To są laleczki z ubraniami do wycinania. Słuchajcie, ja całe godziny spędzałam na wycinaniu, na kolorowaniu. Wtedy to jeszcze tak, jak kupowało się książeczkę, można ją było dostać w każdej księgarni, w każdym kiosku ruchu. Pamiętam, że rodzice kupowali mi, jak tylko była okazja, takie właśnie laleczki, gdzie tylko się dało, to można było je dostać. I te laleczki były, ubranka były zazwyczaj białe. Trzeba było je we własnym zakresie pokolorować i ozdobić. I ja uwielbiałam. Pokażę wam dzisiaj. Znalazłam całe mnóstwo. Ja znalazłam... Właśnie tak, ja wiem, że są nożyczki, bo my zaraz będziemy wycinać. Zobaczcie, znalazłam taką lalę z ubrankami letnimi. Znalazłam drugą, to są takie laleczki nieco większe. Możesz sobie wziąć nożyczki, tak? Weź sobie nożyczki. Wzięłam, zaraz będziesz mogła sobie wybrać, którą chcesz, tak? Wzięłam i wydrukowałam też taką laleczkę letnią. To są takie większe lalki dla mniejszych łapek do wycinania. Tutaj mamy takie bardziej skomplikowane, tak? Pokaż. Tutaj mamy takiego Jake'a, który też czeka na swoją kolej, żeby go powycinać. Tutaj mamy Chloe. Zobaczcie, też widać. Nie wiem, czy widać przy tym świetle taką laleczkę. I mamy również takie mniejsze, większe, jakie sobie chcemy, jakie chcemy wydrukować i co tylko sobie zamarzymy. Słuchajcie, my teraz zajmujemy się wycinaniem. O, i ta jeszcze, tą chciałam wam pokazać. Zobaczcie, taka fajna laleczka kolorowa, też duże elementy do wycinania, więc nie jest to takie zbyt trudne dla dziecka 4-5-letniego, to już może to być doskonalenie i ćwiczenie umiejętności wycinania. My oczywiście zabieramy się za wycinanie, dla nas to będzie dłuższa chwila, a dla was to będzie moment. Zapraszamy was na gotowy efekt. Jak widzicie, kilka elementów udało nam się już wyciąć. Ja mam na przykład już
dziewczynkę w okularach, wycięłam jej również spódniczkę, tak, wycięłam jej, nie wiem, czy to się uda razem połączyć, będę potrzebowała, przydałyby się jeszcze jedna para rąk. Wycięłam jej również sweterek, co prawda mamy lato, ale dzisiaj może taki troszkę chłodniejszy dzień, więc sweterek się może przydać. Wycięłam jej buciki, także moja dziewczynka jest prawie gotowa, żeby wyjść na tę pogodę. Jak widzicie, Emilka jest bardzo zapracowana, a przed nami sporo wycinania, bo mamy bardzo dużo jeszcze kartek do wycięcia. Ale już dzisiaj zapraszamy Was na kolejny filmik i będziemy się tymi wyciętymi laleczkami bawić. Na następnym, tak? Na następnym naszym spotkaniu, ok? Może tak być? Pobawimy się nimi. Będziemy urządzać różne scenki. Mam nadzieję, że Emilka może na razie nie jest przekonana jeszcze do tego zadania. Zaraz Ci podam. Nie jest przekonana, ale myślę, że przekona się, bo naprawdę zabawa laleczkami jest świetna. Dzisiaj się z Wami żegnamy. Jak widzicie, ja muszę wskoczyć pod stół, bo tam mi wpadła kartka. Właściwie nie mnie, tylko Emilce. A my się dzisiaj już z Wami żegnamy i wracamy do naszej pracy. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa. Pa.